Cześć! W tym filmie przedstawię Wam szerzej znaną już funkcję w telewizorach Philips, która w tym roku została ulepszona. Game Bar, bo o niej mowa, w nowym wydaniu znajdziecie w modelach Philips OLED 819, OLED 909 oraz OLED 959. Game Bar to intuicyjny pasek narzędzi, który umożliwia szybki dostęp do najważniejszych ustawień podczas gry. Dzięki niemu gracze mogą łatwo sprawdzić aktualne parametry gry, a także włączyć lub wyłączyć różne funkcje, bez konieczności przerywania rozrywki. Game Bar uruchamiamy klikając klawisz OK. Możemy go uruchomić tylko wtedy, kiedy mamy ustawione źródło HDMI. Po uruchomieniu widzimy przełącznik profili, informację, na którym jesteśmy HDMI, ustawienia Game Bara, szybkie opcje, takie jak siatka celownicza, wzmocnienie cieni czy filtr kolorów, aktualne parametry gry, takie jak rozdzielczość, ilość bitów, technologię obrazu czy styl obrazu. Tak jak wspomniałem, Game Bar został rozbudowany i ulepszony. Zaczniemy od celownika. Teraz nie tylko możemy go włączyć lub wyłączyć w zależności od potrzeby, ale również zmienić jego typ. Mamy do wyboru 8 różnych typów celowników. Możemy zmienić również jego wielkość, grubość oraz kolor. Dzięki temu możemy dopasować go do każdego rodzaju rozrywki. Kolejną opcją jest włączenie lub wyłączenie wzmocnienia cieni. Mamy możliwość zastosowania również filtra kolorów. Jednym z kluczowych elementów Game Bara jest możliwość monitorowania liczby klatek na sekundę. To narzędzie pozwala na bieżąco śledzić wydajność gry, co jest niezwykle ważne dla profesjonalnych graczy. Możemy ustawić jego pozycję na ekranie, co jest świetną opcją, ponieważ nie w każdej grze mamy wolny prawy górny róg. W przypadku na przykład Fortnite'a idealnie sprawdzi się na dole pośrodku ekranu. Kolejną zaletą Game Bara jest możliwość szybkiego dostępu do ustawień HDMI. Dzięki temu możemy sprawdzić, czy na pewno jest to dobrze ustawione. Mamy opcję ustawienia mapowania tonów HDR. Tu warto wspomnieć, że telewizory Philips obsługują opcję HGIG, która pozwala na adaptację ustawień jasności z aktualnej gry. Możemy również łatwo i szybko przejść do wszystkich ustawień obrazu. Możliwa jest również zmiana stylu Ambilight na taki, jaki uznamy za odpowiedni, oraz możemy zmienić styl dźwięku. Na samym dole mamy opcję przywracania profilu do ustawień domyślnych. O ile przywracanie ustawień domyślnych nie jest niczym nowym, ponieważ w większości ustawień mamy taką opcję, to słowo profil jest tutaj kluczowe, ponieważ w nowym Game Barze jesteśmy w stanie stworzyć profile, które zapisują nasze ustawienia. Dzięki tej opcji możemy stworzyć profile dla wybranych gier i przełączać się między nimi w szybki sposób. Podsumowując, Game Bar w telewizorach Philips to narzędzie, które znacząco poprawia komfort i jakość gry. Dzięki niemu gracze mogą cieszyć się płynną rozrywką, dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli się podobało, zostaw lajka oraz kliknij subskrybuj, żeby być na bieżąco. Cześć!